Bez mapy nic nie kupisz. To jak miasto w mieście. Potrzebujesz przewodniczki. Chodź za mną. Na prawo syf, na lewo syf, a przed nami miejski labirynt. No i na bazarze są też prawdziwe królowe. Jedna z nich to Maria. Maria Kreteńska. Oczywiście łatwo zgadnąć, że już w przedszkolu zakładowym dostała przezwisko Majka Kretyńska. Maria, lat 9, gdy zasypiała, zawsze przed oczami miała obraz miłości obłędnej, niczym z serialu. Za drzwiami włosy imprezy. Ojciec śpiewał. Miłość obłędną i zawrotną ciała była uliczną taką, bo i cóż, duszy się w mańce woli, pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż. No Maria chciała być przyczyną zakrwawiania noży. Trochę nie za bardzo wiedziała, co to znaczy ulicznica. To ta, co chodzi po ulicy. No nie lubiła więc wsiadać do tramwaju czy autobusu. I kiedyś, jak jechali do ciotki na Czerniaków, to aż się nogami na przystanku zaparła i wrzak, że ona nie jedzie, bo ona chce być ulicznicą! Cały przystanek aż zamilkł. Przez to zdarzenie ojciec nie mógł już nigdy śpiewać przy niej swoich piosenek. Jak ziemniaki obierała, to sobie wyobrażała, że jest tylko biednym kopciuszkiem, ale zaraz kurtyna się odsłoni i stanie przed publicznością w złocie. Tymczasem topił się na nią kot. Debil! I ten kot miał trzy i nikt go nie chciał głaskać, więc ten kot sam się głaskał po wersalkę, aż wylinął z boku. Po szkole biegła do domu, żeby zdążyć przed matką, nakładała na głowę plastikową koronę i spróbowała kota. Pani! Śmierdziuchu! Wszaczu chuju! Jestem czarna Majka i cię zabiję teraz! Oto twarzy mieszkańców warszawskiej Ochoty. Kiedyś skraj miasta, teraz zachodnia dzielnica, przez którą przyjeżdża każda taksówka z lotniska. W taksówce turysta zagraniczny patrzy na polskie safari. Oh my god! This is wonderful! What a strange people! They are eating breakfast from trash bags! Matka mami od zawsze handlowała garami na bazarze. No to jak jej córka miała iść do liceum, no to w domu zapadła decyzja. Najlepsza szkoła jest na bazarze. A ta 15-letnia Maria stanęła na stanowisku. Klienci się kręcili, garami hałasowali. I nieraz Emalia się odprysła. Matka, wrzask! Co tak stoisz, dziewczyno? Krzycz! Szanuj biznes! Czy to kiedyś dwoje będzie ci matce zemrzy! A polska matka... Wiadomo, nie umiera sobie od tak. Tylko wstępuje do nieba. Normalnie, bez biletu, na cwaniaka wsiada na odkurzacz oprakie i pędzi na samą górę tam przybija piątkę z Marią i leci sprzątać naczynia prosto po ostatniej wieczerzy. A jeszcze dera pod nosem. No a cholery jedne, co oni tu nam wyprawiali? Banan taki zostawić na stole? Wszystko wylane, łap ruchy na ziemi, szmatą po pizdzieli, co by zaczęli szanować w pracy cudzo, a nie. Najlepiej ty sobie chodzić tutaj nazad, głosić jakieś płacowały, a to sprzątać to już niełatwo, Mesja się zesra. I tak nasza Maria zaczyna pracę zawodową. Wokół głowy fruwają strzępy bagerowych dialogów. Chuju. Życie, żeś mi zmarnował. Ja!
rozmów lub gwarów. Pragnęła ciszy i odłączenia bazaru od prądu. Matka jej, matrioszka z Alegi AGD, dzierżyła władzę i potrafiła być opresywa jak farba odgara. Łapie cię za mało lał! Łącz trochę ciała przy stoisku, bo chłopaki jak podchodzą, tak jeszcze szybciej odchodzą. Przychodzi taka baba do stoiska i mówi: pani, o pani da mi ten czajnik, bo mi chłop znowu spalił, cholera jasna. Ona tam leczy się w gapu, ustawił wodę na herbatę i zapomniał, szlaku było ofiary. Ja to go w domu trzymam już tylko po to, żeby mnie po plecach drapał, jak zyspędzi. 40 lat małżeństwa i o. A na to matka Marii odzywa się. A gdzie indziej to pani nie drapi? Maria spuszcza wzrok, bo na bazarze nauczyła się życia. A teraz wie, kto to ulicznica oraz co to punkt G.